Łódzki rower publiczny działa od 4 dni, a w tym krótkim czasie już zarejestrowano blisko 25 tysięcy wypożyczeń jednośladów. Największe zainteresowanie odnotowano w poniedziałek 2 maja. Wtedy wypożyczono w Łodzi więcej rowerów niż tego samego dnia w stolicy, gdzie podobny system funkcjonuje. Zainteresowanie nowym środkiem komunikacji widać wyraźnie na ulicy, ale system nie jest jeszcze w pełni sprawny i użytkownicy mają jeszcze z obsługą sporo problemów. Katarzyna Matczak. Do tej pory do systemu zarejestrowało się blisko 18 tysięcy użytkowników. Niektórzy z nich wypożyczyli rower od soboty już kilka razy. Świetne wrażenia, proszę panią, najlepszy pomysł. Jest okej, naprawdę podoba mi się. W całej Łodzi rozmieszczonych jest blisko 100 stacji. Jeśli zainteresowanie rowerami miejskimi się utrzyma, już wkrótce pojawi się ich więcej. Nie wszystkie jednak znajdują się w odpowiednim miejscu. Na przykład tu na ulicy Drewnickiego, gdzie przejazd jest ograniczony. Dowiesimy stosowny znak, tak aby rowerzyści mogli w pełni korzystać z tej infrastruktury rowerowej. Stację dokującą ustawiono też przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego. Tu za kilka miesięcy ma rozpocząć się gruntowna przebudowa placu. W związku z tym będzie trzeba zdemontować zarówno stację roweru publicznego, jak i niedawno zamontowane stojaki dla motocykli. Na pewno taka stacja roweru publicznego w tym miejscu jest potrzebna, a sam demontaż czy przeniesienie takiej stacji naprawdę nie jest problemem. Wystarczy chwila, żeby znalazła się w innym miejscu w pobliżu. Ale to nie samo rozmieszczenie stacji jest największym problemem. Dużo razy mi się blokował zamek. Nie wiadomo, czy robimy coś dobrze, czy źle. Później mogą się naliczać jakieś opłaty. Właściwie nawet w tym momencie mam problem, bo nie mogę niestety odblokować roweru. Po odblokowaniu niby wszystko było w porządku, nie można było wyciągnąć roweru. Właśnie z wypożyczeniem i oddawaniem jednośladu jest najwięcej kłopotu. Za każdym razem przy wdrożeniu nowego systemu to są takie choroby wieku dziecięcego, czyli z jednej strony system musi się jeszcze zoptymalizować, zacząć jak najlepiej działać. To są elementy mechaniczne, które muszą się dotrzeć, więc mogą występować jakieś problemy przez pierwsze dni. No i to jest też kwestia, że użytkownicy muszą nauczyć się z tego optymalnie korzystać. Operator łódzkiego roweru publicznego proponuje korzystanie z aplikacji mobilnej. Dzięki niej nie trzeba logować się do terminala. By wypożyczyć rower, wystarczy zeskanować kod QR, a to usprawnia całą procedurę. Na łódzki rower publiczny łodzianie czekali 2 lata i jeszcze muszą trochę poczekać, zanim system zacznie działać bez szwanku. Dla Łódzkich Wiadomości Dnia, Katarzyna Matczak.